Przyjaciele, kiedy Jezus pyta swoich apostołów, za kogo mnie uważacie? To jest takie pytanie, które tak naprawdę jest pytaniem do każdego człowieka, który oddał życie Jezusowi. Za kogo ty mnie uważasz? I na bazie ich odpowiedzi, a w zasadzie odpowiedzi Piotra, że ty jesteś Chrystus. Jezus staje w takiej pewności, że oni zaczynają wiedzieć, o co chodzi. Ale jest kilka wersetów później, widać, że oni w ogóle nie rozumieją tego, co ma tam się zdarzyć. Dzisiaj wysłałem do was takie słowo, że oni nie rozumieli tego słowa, a bali się go pytać. Oni teoretycznie wiedzieli, że on jest Chrystusem, ale w praktyce nie rozumieli, z czym to się wiąże. Wiecie, kiedy my tracimy orientację, my nie wiemy czegoś, to się boimy. Ludzie się boją, jak nie wiedzą. Jak nie wiesz, to się boisz. Demony lęku przychodzą, kiedy próbujemy ogarnąć intelektualnie jakieś zjawisko. Oni próbowali ogarnąć intelektualnie, że on jest tym Chrystusem. Tak jak on im wyjeżdża, że on musi teraz umrzeć, to oni robią krok w tym. Jak to masz umrzeć? A on mówi, ale zaraz zmartwychwstanę. No i to jest w ogóle cios poniżej pasa. W ogóle to, że umrze, że on do nich mówi, że muszę umrzeć, to jest już strzał. Ale mówi, spokojnie, zmartwychwstanę za 3 dni. I oni w ogóle nie potrafią tego przyjąć, bo oni rozważają to intelektualnie. Wielu ludzi rozważa Chrystusa intelektualnie. Myślą, że mogą pojąć każde zjawisko, a kiedy nie mogą, bo nikt nie może, zaczynają się bać. Coś ci powiem. Jak przychodzą do twojego życia lęki, to znaczy za dużo myślisz, a za mało wierzysz. Jeżeli boisz się czegokolwiek, rzeczy małej lub dużej, to informacja z Pisma jest prosta. Za dużo myślisz, a za mało wierzysz. Za dużo myślisz, a za mało wierzysz. Wczoraj oglądałem sobie, po co jakiś czas oglądam sobie Rokiego po Golubie. Uważam, że to jest duchowy film. Jego trener. Pamiętaj, co mówi Biblia. Nie będzie drugiej szansy. Sara usłyszała, tato, naprawdę nie będzie drugiej szansy. Ja mówię, tak. Bo postanowione jest każdemu raz umrzeć, a potem sąd. Drugiej szansy nie będzie. Musisz dzisiaj stanąć w wierze i wziąć autorytet nad każdą myślą, która jest niespójna z tą wiarą. Nie próbuj rozkminiać różnych zjawisk. Nie pytaj Boga, a jak to się stanie? A którędy tam dojdę? A w jaki sposób to osiągnę? Bo te pytania będą cię zabijać, a lęki będą się mnożyć. Ale kiedy wierzysz Boże Słowo, powiedz, Panie Boże, ja wiem, kim Ty jesteś i ja wiem, kim ja jestem. Ja wierzę, mimo że jeszcze nie czaję bazy, ale ja wierzę Tobie i będę stał w tej wierze i nie cofnę się z wiary. Nigdy się nie cofnę z wiary. Nigdy się nie cofnę. O to tu chodzi. Tu nie chodzi tylko, żeby zaczaić intelektualnie. Rozumiecie? Jakże wielu ludzi wie, że uzdrowienie jest z krzyża, są dalej chorzy. Jakże wielu ludzi wie, że zaopatrzenie finansowe jest z krzyża, a dalej są puści jak pętle tureckie. Ile ludzi wie, że z krzyża jest uwolnienie od wszelkiej formy demonicznej, tak? A dalej chodzą w swoich demonach. Dlaczego? Zadają takie pytania właśnie. Dlaczego? Czemu tak mam? Pastorze, czemu tak jest? Czemu tak jest? Za dużo myślisz. A
Mamy przeintelektualizowany Kościół. Taki jest Kościół na ziemi, za dużo myślą. Trzeba mniej myśleć, a więcej wierzyć. I wiesz co? Jak staniesz w wierze, to wtedy dopiero zaczniesz logicznie myśleć, że zrozumiesz. Dopiero w wierze, kiedy staniesz. Kiedy staniesz w wierze, kiedy będziesz teraz uwielbiał Boga, powiedz: Panie Boże, ja najpierw będę wierzył, a potem będę myślał. Ja najpierw będę stał w wierze i ja z miejsca wiary będę się rozwijał pod kątem intelektualnym. Ja będę potem rozumiał i będę widział, ale najpierw będę wierzył. Ojcze, uwielbiamy Cię za ducha wiary, za to, że w Chrystusie Jezusie dałeś nam możliwość wierzenia.
od siebie wszelkie potępienie, wszelką frustrację. Wywyższamy Ciebie. Uwielbiamy Ciebie. Jako źródło naszej mocy, jako źródło naszej radości, jako źródło naszego życia. Od Ciebie, Jezus, wszystko wzięło swój początek. W Tobie jesteśmy, w Tobie żyjemy, w Tobie się poruszamy, w Tobie postrzegamy, w Tobie widzimy. Z Tobą żyjemy. Nasze umiłowanie. Wszędzie obecny, wszechogarniający, namaszczony. Uwielbiamy Ciebie. Oh,
zbawieni wszelkiej winy, sprawiedliwi Twoją sprawiedliwością. Pełni uczynków Jezusa. Uwielbiamy Cię, Duchu Święty, za dzieło Ojca i Syna w nas. Wywyższamy Cię, Król. Spójrz każdy ciężar na Niego. Najdrobniejszy ciężar, cokolwiek jeszcze zostało. Złóż teraz tak te decyzje na Niego. Nie troskaj się o nic. On ma o Ciebie staranie. Łaska. To Jego zdolność w Tobie. Jesteś zdolny Jego zdolnością. Silny Jego siłą, mądry Jego mądrością i święty Jego świętością. Nie zasługujesz. Po prostu bierz. Aktem decyzji. Powiedz: Panie Jezu, jestem wolny. Nie jestem obciążony. Odrzucam i odpycham wszelki ciężar ode mnie. Wszelką troskę, wszelki stres. Odpycham teraz. Ogłaszam Boże życie we mnie. Życie z mojego ducha. Niech to płynie. Duchu Święty, ja dziękuję Ci za życie. Niech to życie płynie teraz. Niech płynie. A szczęte te wiedzieliśmy. Całe życie Boga jest w Tobie. Całe życie Boga. Całe życie Boga. Jesteś silny siłą Jego potęgi. Potrafisz rzeczy, które On potrafi. Halleluja. On się tak wyraża przez Ciebie. On tak sobie odbiera chwałę. Potężny Święty Duchu, wypełniaj ludzi. Przyjdź do tych miejsc, które się teraz otwierają na Ciebie, Duchu Święty. Przyjdź do tych miejsc. Wpuść Go. On chce porozmawiać z Tobą o rzeczach, o których Ty nie chciałeś rozmawiać do tej pory. Puka do tych miejsc.
Yeah.
życiu nie nastąpi żadna katastrofa. To jest miłość płynąca z krzyża Golgoty. Ja w nią uwierzyłem i zostałeś zbawiony, podniesiony i uzdrowiony. To nas zmienia. Nie bój się wpuszczać Boga tam, gdzie się do tej pory bardzo bałeś. Może chciałeś, żeby był tylko w miejscach, które kontrolujesz. Może zapraszałeś go do miejsca potrzeby jedynie. Mówiłeś, Panie, zaopatrz mnie w tym i w tamtym. Pomóż mi w służbie lub w innych rzeczach. Duch Święty chce przyjść do miejsc, w których się wstydzisz. Duch Święty chce przyjść do miejsc, w których się boisz. On chce wejść tam. Możesz być bardzo namaszczonym człowiekiem i bardzo odrzuconą duszą. Zaproś go tam. On mnie wyprowadził z odrzucenia, z sieroctwa, z kompleksów. On to zrobił. Może to zrobić z każdym. Trzeba go tam wpuścić. Nie bój się tej miłości. Jeśli się bałeś do tej pory, to powiedz, Boże, przepraszam Cię, że bałem się tej miłości, że ona mi przerażała. Miłość Boża jest przerażająca. To jest przerażająca miłość. To nie jest sentymentalna miłość. Rozumiesz? To jest przerażająca. Słowo Boże mówi, że ona jest silna jak grób, mocna jak śmierć. Słowo Boże mówi, nie bój się, póki sama nie zechce. Ale kiedy ona powstaje, powstaje Bóg. Powstaje Bóg. To wielki slogan. Miłość to wielki slogan. Mówi się o tym w niebie. Jak szczerze spojrzysz w swoje serce, to zobaczysz, czy ty się czujesz bezpieczny, czy ty się czujesz niebezpieczny. Czy czujesz gdzieś niebezpiecznie, to znaczy, że tam nie wpuściłeś tej miłości. Większość ludzi w kościele czuje się niebezpiecznie. Ale można czuć się zupełnie bezpiecznie. Można nie szukać niczego. Tylko po prostu sobie trwać. O, trwać sobie. Powiedz do niego, powiedz do niego teraz, tatusiu, pokaż, jak mnie kochasz. Pokaż mi, bo ja tak mało wiem o tym, jak ty mnie kochasz. Tak dużo gadam o tym, a tak mało wiem. Przyjdź, Duchu Święty, do tego miejsca, do tego, do tego, do tego. Przyjdź do moich lęków finansowych. Przyjdź do moich lęków relacyjnych. Przyjdź, Duchu Święty. Przyjdź w te miejsca. Twój Duch jest odważny, silny i potężny. Ale dusza często jest zagubiona. Zagubiona. To nic dziwnego. Myślę, że Bóg się temu dziwi. On to wszystko wie od milionów lat. Od milionów lat. On włożył swojego ducha właśnie w taką konstrukcję. To jest akt odwagi z jego strony. To jest akt odwagi, żeby swojego ducha włożyć w taką konstrukcję. Ja dzisiaj jestem po wielu zabiegach Bożych. Są zabiegi na otwartym sercu. Ja już go zaprosiłem do swojego ojcostwa, do relacji z ludźmi, do mojej służby, do przyjaźni, do małżeństwa, do życia seksualnego. Ja już go dawno zaprosiłem. Dlatego czuję się bezpiecznie. Ojcze, ja modlę się o te miejsca w duszach ludzi, które zostały pozamykane gdzieś. Duchu Święty,
Ty widzisz, jak ludzie otwierają się przez wiarę teraz? Ty widzisz, jak oni ci ufają? Duchu Święty, widzisz, jak stoją w swoim wewnętrznym człowieku i zarządzają swoją duszą, jak otwierają drzwi swojej duszy. Widzisz, Ojcze, to przecież. Ty, który przychodzisz, bądź wywyższony, Duchu Święty. Ty, który przychodzisz. Ty, który przychodzisz. Come on.
Yeah.
Bogiem w swoim duchu. Nigdy nie wolno Ci o tym zapominać. Nie wolno Ci go szukać gdzie indziej. Nie wolno Ci myśleć, że on gdzieś odchodzi. Że w sytuacji najbardziej kryzysowej, w sytuacji grzechu, w sytuacji, w której nie sprawdzasz się, to że on gdzieś odchodzi, on nigdzie nie odchodzi od Ciebie. Nie możesz stracić swojego zbawienia. Nie możesz stracić, dlatego że to Twój duch jest odrodzony. Nie możesz tego stracić. Rozumiesz to? Nie daj się oszukać. Nie poszukuj go gdzie indziej. Zacznij wyznawać, Ty jesteś we mnie. W tych najtrudniejszych sytuacjach powiedz, Ty jesteś we mnie. Tak, leżę i kwiczę. Zawiodłem, ale Ty jesteś we mnie. Święty Duchu, nigdzie nie odszedłeś. To Twoja ręka mnie podnosi. To Twoja ręka mnie teraz tutaj stawia. Jestem nieśmiertelny. Nieśmiertelny. Na zawsze z Tobą połączony. Nic mnie nie wyrwie z Twojej ręki. Ja nie będę zasługiwał, ja będę wierzył. Teraz wstaję na podstawie Twojej mocy i idę i zwyciężam. Każdą rzecz, za którą będziesz się brał, zrozumij, że On się bierze razem z Tobą. Jedna osoba mi od nas z kościoła przesłała mi ostatnio taką informację. Czym jest przypadek? I napisała mi, przypadek to Bóg przechodzący inkognito w Twoim życiu. Jest cały czas Boże prowadzenie. Jeżeli błądzisz, to wystarczy, że zechcesz zobaczyć swój błąd i od razu go zobaczysz. Potem padaj na kolana, pokutuj, bierz moc do zmiany i do przodu. To jest chrześcijaństwo. Chrześcijaństwo to nie jest ani siedzenie w kiblu całe życie, oczekując, że Cię Bóg wyciągnie, ani usiłowanie bycia porządnym człowiekiem i sługą Bożym. To ani to, ani to. To herezje. Ja żyję świętym życiem. Jestem wolny w tym wszystkim. Lata po moim nawróceniu męczyły mnie demony. Lata. Lata. A byłem uparty jak wół. Jak wół. Szedłem do przodu, do przodu, do przodu. Wiedziałem, że one nie wytrzymają ciśnienia. Wiedziałem, że to one nie wytrzymają ciśnienia. Wiedziałem, że zwyciężę w mojej świętości. Wszyscy mnie skreślali i mówili, nie uda Ci się. Ja mówię, uda mi się. Będę parł do przodu, bo Duch Święty jest we mnie. Nie poddam się. Nigdy się nie poddam. Nigdy się nie cofnę. Bo Duch Święty jest we mnie. Jest ze mną zrośnięty na zawsze. Nie boję się śmierci, bo jeśli umrę, to natychmiast pójdę do nieba, więc czego mam się bać? A jak przestajesz się bać śmierci, to śmierć zaczyna się omijać. Ona Cię omija. Demony Cię omijają. Grzech słabnie. Jak demony Cię omijają, to grzech słabnie. Nie chce Ci się. Robisz coś, wypiłeś litr wódki, patrzysz, ani Ty pijany, ani Ty trzeźwy, ani Ci dobrze, ani źle. Siedzisz, gadasz w innych językach, po litrze. I co to za życie? Po co tu chodzić? Po co?
puszczać. Pójdziesz gdzieś, puścisz się z kimś. I ten orgazm taki, nie taki. Nie wiadomo co to. Jeszcze trzeba było zapłacić. Albo sumieniem, albo pieniędzmi. Po co tak żyć? Jesteś nowym stworzeniem. Zobacz, kim jesteś w swoim duchu. Stań na tym. Nie kombinuj, tylko ufaj Jemu. Nie zostawaj w kanale, tylko ufaj Jemu. Tak i bądź w swojej duszy. Przynieś Mu każdą najbardziej popapraną część siebie i powiedz: przyjdź Duchu Święty tutaj. Ja Ciebie tutaj potrzebuję. Ja już w tym jestem silny, Panie, w Tobie, ale w tym zobacz, co ja robię. Zobacz, zobacz, jak ja się zachowuję. Zobacz. I On tam przyjdzie. Nabierzesz siły, rozkażesz demonom, aby odeszły. To jest chrześcijaństwo. Tak się żyje. Choćby cały świat mówił inaczej, olej ten świat. Ten świat idzie na zatracenie. Ty jesteś elitą. Elita. Jesteśmy elitarną grupą na tej ziemi. Kościół żywego Boga. Jesteśmy elitą. Jak ktoś do Ciebie powie, czego się wywyższasz, a Ty powiesz: bo nie mogę się nie wywyższać i nie rozumiesz. Święty Paweł mówi: muszę się chlubić. Ludzie będą mówili: bądź pokorny. Rozumiesz? Będą Ci mówili: bądź pokorny. Jak ciele. Jak w tej piosence Lady Punku. Rozumiesz? Bądź pokorny jak ciele. Jesteś pokorny, bo jesteś poddany Duchowi Świętemu. To jest pokora. Rozumiesz? Ale chlubić się musisz, bo jesteś elitą. Elita jak pada, to wie, do kogo ma przyjść. Elicie jak się coś udaje, to wie, komu ma dziękować. To jest elita. Rozumiesz? Oni wiedzą. Elitarna grupa Boga. Ojcze, dziękuję Ci za Kościół mocy, za cały zespół apostolski obóz Boży. Wzywam Twojego imienia Jezus nad nami. Ojcze, dziękuję Ci za wszelkie przedsięwzięcia ludzi. Ojcze, teraz w imieniu Jezusa, z miejsca autorytetu, nakazujemy, każda demoniczna siła odeszła od ludzkiego życia. Tutaj w Kościele mocy i w zespole apostolskim obóz Boży. W imieniu Jezusa, diable, musisz się wycofywać z ludzkich finansów, z ludzkiego zdrowia, z ludzkich małżeństw, z ojcostwa i macierzyństwa, z edukacji, z biznesu. Musisz się wycofywać. Teraz! W imieniu Jezusa! Wszelkie lęki, wszelkie niemoce, wszelkie patologie, wszelkie powtarzające się grzeszne nawyki, wszelkie obsesje i paranoje musicie odchodzić. Przez imię Jezus! Wszelkie ciągoty w ciele musicie odchodzić. Ja w imieniu Jezusa związuję teraz demoniczne siły stymulujące porządliwość ciała, porządliwość oczu i pychę życia. W imieniu Jezusa związuję te demoniczne siły.
zrób to dziś. Jeżeli nie masz pewności, że po śmierci idziesz do nieba, to ja też nie wiem, gdzie ty idziesz, więc oddaj mu swoje życie, bo on może wrócić jutro. On wróci po swój kościół. On nie wróci po nikogo innego. On wróci po swój kościół. Jeżeli chcesz oddać swoje życie Jezusowi, przyjdź tu do mnie, pomodlę się z tobą. Jeżeli jeszcze tego nie zrobiłeś, jeszcze nie należysz do Boga, nie jesteś pojednany z Nim, jeżeli oglądasz nas po raz pierwszy, albo dziś doszedłeś do wniosku, że chcesz oddać mu swoje życie, to po prostu uwierz w to, że on umarł za twoje grzechy. Uwierz, że wstał z martwych w ciele. I uznaj Jezusa za Pana swojego życia. Wyznaj te grzechy, które teraz przelatują ci przed oczyma. Obmyj się w krwi Jezusa i żyj. Po prostu żyj. Duchu Święty, Ty, który przychodzisz do każdego, kto realnie wierzy w niezasłużoną śmierć i zmartwychwstanie w ciele Jezusa i ustanawia go Panem swojego życia. Ty, który działasz teraz w ludziach, którzy przyjęli Cię. Ja dziękuję Ci, że jesteś z nimi.